Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Już wkrótce zabrzmi pierwszy dzwonek i skończy się błogi czas wakacyjnego leniuchowania. Podczas gdy dzieciaki miały wolne, nie próżnowano w gminnych żłobkach, przedszkolach i szkołach. Lato to bowiem czas remontów w placówkach oświatowych. Najważniejsze inwestycje czy remonty to budowa nowego boiska sportowego przy szkole numer 5 z wartością 650 tysięcy złotych. Następnie wymiana okien w gimnazjum numer 2. Część remontów już została zakończona, część jest w trakcie, będzie zakończona do końca wakacji. Ukończone zostały m.in. kapitalne remonty kuchni przedszkolu numer 12, przedszkolu numer 14. Jestem bardzo szczęśliwa, że mamy taką nowoczesną, ładną, czystą kuchnię. Ta nasza kuchnia żywi dzieci przedszkolne i dzieci żłobkowe. Prawie 160 posiłków jest wydawanych posiłków codziennie. Od 2 tygodni cieszymy się bardzo nową, wyremontowaną kuchnią. Od lat ubiegaliśmy się o ten remont i wreszcie mamy wspaniałe warunki. Nowe kafelki, wyremontowany sufit, oświetlenie. Myślę, że 250 dzieci, które chodzi tutaj do przedszkola, będą naprawdę miały smaczne, zdrowe potrawy przygotowywane przez kucharki przedszkola numer 12. Na ukończeniu jest remont sanitariatów w szkole podstawowej numer 10 czy wymiana okien w gimnazjum numer 2. A już we wrześniu rozpocznie się budowa bieżni przy gimnazjum numer 1. Dzieciaki więc po powrocie z wakacji będą mogły chłonąć wiedzę w jeszcze nowocześniejszych i bezpieczniejszych placówkach. Trwa pierwsza edycja programu Zielone Podwórka. Z 34 zgłoszonych pomysłów komisja złożona z naczelników wydziałów oraz przewodniczących dwóch komisji wyłoniła 15 projektów, które są realizowane w bieżącym roku. Na dzień dzisiejszy 6 z nich jest całkowicie zrealizowanych. Wydaje mi się, że przy tym tempie jest szansa na to, żeby one były wszystkie. Przypomnijmy, program Zielone Podwórka, który ruszył w ubiegłym roku, stworzył wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i placówkom oświatowym możliwość ubiegania się o środki na zagospodarowanie użytkowanych przez nie podwórek, dziedzińców i terenów zlokalizowanych na gruntach gminnych. Wszystko po to, by podwórka na terenie miasta stały się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji. Już wkrótce ruszy druga edycja programu Zielone Podwórka. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Za nami kolejny długi weekend. W gminie Nysa w czasie jego trwania atrakcji było co niemiara. Jedną z głównych był 7. Festiwal Ognia i Wody. Jak co roku impreza przyciągnęła rzesze turystów i mieszkańców. Podczas 7. edycji nad Nyską Rivierą bawiło się prawie 33 tysiące osób. Rozentuzjazmowanych ludzi przed kulminacyjnym momentem, czyli wielkim pokazem fajerwerków, porwał do tańca zespół Piersi. A tuż przed 22 nastąpiło to, na co wszyscy czekali, pokaz niczym żywo wyjęty z sylwestrowej nocy w Sydney czy Nowym Jorku. W tym roku o pokazy pirotechniczne na najwyższym poziomie zadbały firmy z Poznania, Krakowa i Pęcic. Poziom był bardzo wyrównany, co nie ułatwiło decyzji jury, w którym zasiadł m.in. zastępca burmistrza Nysy Piotr Bobak. Zwycięzcą 7. edycji Festiwalu Ognia i Wody została firma z Poznania. Kolejny festiwal już za rok. Po emocjach związanych z wystrzałami i fajerwerkami odpocząć można było nad błękitną zatoką. Rozrywki w Głębinowie jednak także nie zabrakło. Od 13 do 15 sierpnia trwał bowiem 5. weekend satyry i karykatury. Nad błękitną zatokę zjechali artyści z Polski i Czech, by poprzez formę rysunkową wypowiedzieć się w zabawny i przewrotny sposób na temat kondycji naszego społeczeństwa. Nie zabrakło także oczywiście odniesień do sytuacji na naszym rodzimym podwórku. Bacznemu oku karykaturzystów nie umknął żaden szczegół, a karcące ostrze satyry mogło otrzeć się o każdego. Impreza została zainicjowana przed laty przez nyskiego karykaturzystę Michała Graczyka. Tradycyjnie weekend satyry i karykatury zwieńczył wernisaż prac poplenerowych.
Jak mówi przysłowie, na naukę nigdy nie jest za późno, mimo że rok akademicki za pasem, na potencjalnych studentów wciąż czekają niskie uczelnie. Rekrutację nadal prowadzi Międzyuczelniane Centrum Edukacyjne Wademekum. W Międzyuczelnianym Centrum Edukacyjnym Wademekum w Nysie przy ulicy Poznańskiej 1 prowadzimy rekrutację na studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe i to zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i w aspekcie pedagogicznym. Prowadzimy także rekrutację na nową szkołę policealną, którą otwieramy od września tego roku, na szkołę policealną, która oferuje swoim słuchaczom 13 bardzo nowoczesnych zawodów. Rekrutacja w Międzyuczelnianym Centrum Edukacyjnym Wademekum trwa do końca wakacji akademickich. Już 10 września każdy chętny będzie mógł odwiedzić placówkę i osobiście zapoznać się z jej ofertą, a także wziąć udział w bardzo interesującym evencie. 10 września Europejski Dzień Nauki, gdzie zaproponujemy Państwu 22 bezpłatne warsztaty w przeróżnych ciekawych dziedzinach, jak chociażby survival, jak chociażby walka z terroryzmem, jak chociażby zagrożenia w sieci i wiele, wiele, wiele innych. Już w ten weekend na Motoforcie przy ulicy Otmuchowskiej kolejna wielka impreza. W sobotę i niedzielę zlot fanów jednośladów. W programie m.in. koncerty, grill, konkursy z nagrodami, a także pokaz tańca na róże w wykonaniu zjawiskowych dziewczyn z grupy pokazowej Artnika Pole Dance. Jak zapewniają organizatorzy, atrakcji nie zabraknie, a huczna zabawa będzie trwać do białego rana. W czwartek w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące likwidacji oddziału chirurgii naczyniowej w Nysie. Oddział jest prowadzony przez spółkę American Heart of Poland, która wypowiedziała kontrakt z NFZ. W związku z tym naczyniówka od października ma przestać funkcjonować. Na oddziale rocznie wykonywane są zabiegi medyczne za około 10 milionów złotych, a kontrakt spółki z NFZ wynosi tylko 1 200 000 złotych. W spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział m.in. starosta Nyski Czesław Biłobran, zastępca burmistrza Piotr Bobak i dyrektor Nyskiego ZOZ-u Norbert Krajczy. Nie było za to nikogo z przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak potoczy się los Nyskiej naczyniówki, na razie nie wiadomo. Do sprawy wrócimy. Jak optymistycznie zacząć kolejny tydzień? Najlepiej biorąc udział w Tygodniu Pozytywnych Inicjatyw. Według zapewnień organizatorów to wydarzenie, wobec którego nikt nie może przejść obojętnie. Tydzień Pozytywnych Inicjatyw to miejska impreza organizowana przez Młodzieżową Misję Generacja Plus. Przewidujemy wiele, wiele ciekawych atrakcji, m.in. kluby dla dzieci z zabawami, konkursami z nagrodami, kluby dla młodzieży, wykłady dla seniorów w dziennym domu pobytu oraz taki ciekawy blok, który nazywa się Central Park i to będzie w parku przy Alei Lompy. Będzie tam wiele warsztatów, m.in. warsztaty breakdance, warsztaty teatralne, warsztaty manualne, wykłady coacha na temat zarządzania czasem, wykłady biopiekarza na temat biopiekarnictwa. Serdecznie zapraszam do brania udziału w inicjatywach w ramach naszego tygodnia. Polecam. Jak dodają organizatorzy, ich marzeniem jest stworzenie w Nysie przestrzeni, w której choć na chwilę będzie można wyłączyć się z rutynowej bieganiny i doświadczyć czegoś niecodziennego. Tydzień Pozytywnych Inicjatyw będzie trwał od 22 do 28 sierpnia. Wielki sukces Nysy w konkursie organizowanym przez portal turystyczny Polska Travel. W głosowaniu internautów nasze miasto zostało uznane za najlepsze spośród nominowanych kurortów i letnisk w województwie opolskim. Nysa zdobyła ponad 80% głosów, bijąc na głowę konkurencję. Kolejnym etapem w konkursie Polska Travel będzie etap krajowy, w którym Nysa będzie reprezentować województwo opolskie. Trzymajmy kciuki za śląski Rzym. Na kolejną kronikę razem z najmłodszymi mieszkańcami naszego pięknego miasta zapraszamy już za tydzień.